W sprawie korekty uchwały nr 24/2012 z dnia 13 września 2012 roku. W sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na 2012 rok. Ustawa prawna. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z przesunięcia środków finansowych znajdujących się w planie finansowym wydatków Rady Dzielnicy Ziołkiej Skoczowice na 2012 rok w wysokości 400 zł z dział 750, rozdział 82, paragraf 4210 na zadanie priorytetowe pod nazwą dofinansowanie organizacji imprez osiedlowych w osiedlu Parkowice. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Zwracam się z pytaniem, ilu ma numer 16? Zatem wszyscy obecni wzięli udział w głosowaniu, oprócz tych, którzy byli poza salą obrad. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Druk numer 2/284/2012. Również to jest to projekt autorstwa zarządu. I na referenda wskazano również mnie. Uchwała nr 2/284/2012 Rady Dzielnicy Ziołkiej Skoczowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 25/279/2012 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na 2012 rok. Ustawa prawna. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwała nr 25/279/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na 2012 rok, rezygnując z przesunięcia środków finansowych znajdujących się w planie finansowym wydatków Rady Dzielnicy Ziołkiej Skoczowice na 2012 rok w wysokości 450 zł z dział 750, rozdział 82, paragraf 4210 na zadanie priorytetowe pod nazwą Organizacja Imprezy Osiedlowej w Osiedlu Kliny. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni wzięli udział w głosowaniu i projekt uchwały został przyjęty. Druk numer 3/285/2012 jest projektem autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazał pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 3/285/2012 roku. W sprawie zaopiniowania zakresu prac wskazanych w ofercie na opracowanie projektu budowlanego przekrycia części koszarowej portu Borek 52, numer 52, podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie zakres prac wskazanych w ofercie na opracowanie projektu budowlanego przekrycia części koszarowej portu Borek 52, przedłożonej przez firmę pracownia architektoniczna Bogna Gostyńska, wykonane na zlecenie zarządu budynku komunalnym w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Jedna pani radna wróciła na salę. Tak? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk numer 4/286/2012. Również jest autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. I na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 4/286/2012 roku Rady Dzielnicy Ziołkiej Skoczowice z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie korekty listy rankingowych zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg do zniszczenia. Podstawa prawna, paragraf pierwszy.
Rozszerza się listę rankingowo zadań powierzonych na rok 2012 z zakresu prac remontowych dróg od wykorzystania o następujące zadania. Remont nawierzchni ulicy Kąpielowej, remont nawierzchni ulicy Merkiusza Polskiego, remont nawierzchni ulicy Chałubińskiego, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie projektu uchwały. Informuję również, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka do tegoż projektu. Odczytam ją w tej chwili państwu. Poprawka do uchwały nr 4 przez 286 przez 2012 w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok. Z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Wszystko gra. W paragrafie pierwszym dodaje się następujące zadanie. Remont nawierzchni ulicy Armii Kraków od skrzyżowania z ulicą Jugowicką do ulicy Szylinga. Poprawka została podpisana przez panią radną Cichoń, zatem wszystko od strony formalnej się zgadza. Kraków 8 listopada 2012 roku. Otwieram dyskusję. Pani radna Cichoń, proszę bardzo. Tak, bardzo bym państwa prosiła o przegłosowanie tej poprawki ze względu na to, że ta ulica jest w złym stanie. Nawet na samym skrzyżowaniu są dziury, co przy nadchodzącej zimie może stwarzać bardzo duże problemy dotyczące poruszania się samochodów po tej ulicy. Myślę, że nie będzie to zbyt wielki koszt, że można by było to zrobić, skoro ulica Chałubińskiego została do tej uchwały dodana. Myślę, że również w równym stopniu można by było też dodać tą ulicę, bo to jest remont tylko całej nawierzchni, to znaczy remont nawierzchni to jest gdzieś około 100 metrów bieżących tej ulicy. Więc bardzo państwa proszę o jakieś pozytywne ustosunkowanie się do tej poprawki. Dziękuję. Proszę bardzo, panu Dziwalicki. Czy w ramach tej poprawki pani radna oceniła koszty tego zadania i ewentualnie skąd te pieniądze mielibyśmy? Z tego samego, skąd jest na remont ulicy Kąpielowej, Merkurusza i Kołbińskiego. Trzeba by było po prostu podzielić trochę te pieniążki, żeby można było zrobić też i remont tej nawierzchni. A jakie byłyby koszty? Koszty są standardowe, które po prostu, ja nie wiem, 100 metrów pomnożyć sobie przez mniej więcej 6 metrów szerokości, i będzie, nie? 600 metrów kwadratowych. W ulicach niewiele więcej będzie zarabiać. 90, tylko 80. 6, na prągu ulicę. 86. Ale ta ulica też jest w złym stanie. Mogę dodać tylko, to oczywiście nie podważa w żaden sposób, że w złym stanie jest ta ulica, ale tak mówiąc, w złym stanie w naszej dzielnicy mamy około 70%, jak nie więcej. Ale to nie zarówno. Mówię, przepraszam, nie 70% jak nie lepiej, takich interwencji jak pani tutaj codziennie mam ze 3 albo 4, to jest tu pani koleżanka, ulica Golobów jest w tragicznym stanie. Wszystkiego, a ilość środków, które mamy na temat. To jest raz. A druga uwaga, że państwu radnych w przypadku ewentualnie podjęcia decyzji, to że ten kawałek ulicy Armii Kraków mamy w planie przyszłego roku już uchwalone w liście rankingowej liściego, więc mogę tyle tylko powiedzieć. Gdy z prostego rachunku 100 metrów razy 60, to mamy 6 tysięcy. Co? Razy 6. Razy, jakie 6? Szerokość. Razy 6. To jest 600. 600 razy, na okrągło przyjmuję 100, żeby równy rachunek było, to trzeba na to ile? 60 tysięcy. Nie będzie 60. Pani radna Cichoń po raz drugi ostatni w tej dyskusji. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie tylko moja ulica jest w takim stanie, ale jest jeszcze jedna rzecz, że na moim osiedlu nie otrzymałam w tym roku żadnych pieniędzy, nie licząc, przepraszam, okien w szkole, co się też bardzo prosiło w szkole filii szkoły 97. I wydaje mi się, że
wypadałoby coś, żeby to osiedle dostało. Poza tym do następnego roku to dziury już wylecą takie, że już naprawdę nie da się tamtędy chodzić. A chodzi tamtędy bardzo dużo ludzi, dlatego że jest to główna ulica osiedlowa i po prostu poruszają się dzieci do szkoły, do przedszkoli i ludzie do pracy, młodzież do miasta. Jest przechodzenie tą ulicą, a nie ma tam chodników, jest dużym koszmarem, że tak powiem, ponieważ jeżdżące auta no, rozpryskują zgromadzoną wodę w tych dziurach na ludzi. W związku z czym ja też złożyłam tą poprawkę, każdy ma takie prawo, więc ja myślę, że mogę prosić o to. No i bardzo proszę o jakby. Tylko może, już tylko pani Radą Orzechowska była wcześniej. Więc jeśli można, to pani Orzechowska, proszę bardzo. Ja mam pytanie do radnych do Skoszowic. Powiem szczerze, że nie zabieram głosu, kiedy wbrew chodzą ulica Klinów na przykład, ponieważ tamtędy nie jeżdżę, nie znam ich stanu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te ulice w Skoszowicach, wiem, że na pewno Kąpielowa i ulica Merkuriusza Polskiego jest w złym stanie. Natomiast nie bardzo wiem, co jest na Chałubińskiego. Ja jeszcze tamtędy ani tam jednej dziury nie zauważam. Uważam, że jest ulica w dobrym stanie. Skąd ten pomysł, żeby tam coś robić? W kolejnej dyskusji u pana radny Murzyn, proszę bardzo. No to ja tylko odpowiem pani Danusiu, że to nie jest prawda, co pani powiedziała, bo okiem w szkole dostała pani już pieniądze na projekt odwodnienia ulicy. Tak, przepraszam, zapomniałam. No ale to też nie były wielkie pieniądze w sumie. No to w sumie było, to co dostałam, to było 31 tysięcy na cały okres. Ile kosztowało? No więc właśnie, w sumie, razem z tymi oknami. Nie wiem, ile. No tak było, 16 tysięcy kosztował ten projekt. A szkoła 15 to jest 31. Tyle dostałam ja. Ulicy Chałubińskie, no niech się powiedzą mieszkańcy, czy radni z Skoszowic. Kto jest z panów radnych ze Skoszowic? To jest ten Dominika, proszę. Jeśli chodzi o ulicę Chałubińską, proszę bardzo, pan radny raz. To sytuacja wygląda w sposób następujący. To była ulica, która miała iść podobnie jak ulica Myślenicka do przebudowy całej. I ulica Chałubińskiego to nie jest tylko i wyłącznie ulica Skoszowic, ale przede wszystkim ulica też i Wróblowic. Także nie można tylko i wyłącznie wrzucać, że to jest, dotyczy sprawa tylko i wyłącznie radnych ze Skoszowic. Druga rzecz, przebudowa tej ulicy nie nastąpi z racji tego, że w tym roku ZIKiN rozwiązał umowę na przebudowę tej ulicy. Na tej ulicy mamy drugi kościół i nie ma ani po jednej, ani po drugiej stronie chodnika. Ulica ta jest w fatalnym stanie, a jest to droga powiatowa. W naszej dzielnicy dróg powiatowych są tylko dwie, ulica Chałubińskiego i ulica Myślenicka. To są najwyższy status dróg. Także jeśli chodzi o rangę tych ulic, to są najważniejsze z ulic. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze raz drobiazg dodam, tylko że, bo to tak ładnie wszyscy tu mówią, Kąpielowa, Merkuriusza, to są oczywiście fragmenty, tylko małe, drobne fragmenty, najgorzej, najbardziej zniszczone, bo przy tej kwocie to, że na pewno nie zrobimy ani ulicy Kąpielowa i Merkuriusza Polskiego i Chałubińskiego. Mamy ludzi, to chodzi o 200 tysięcy, każda z tych ulic ma powyżej 6 metrów, więc ile metrów można zrobić sobie wyobrazić, no, na wszystkich tych trzech ulic to będzie około właśnie 300 metrów góra, wszystkich tych trzech, więc to, żeby ktoś nie pomyślał, że chcemy trzy ulice wyremontować, bo to tego to nigdy nie zrobimy, ani tej kadencji, ani następnej, bo nas stać nie będzie, to są ulice wielokilometrowe i w ogóle nie ma o czym mówić. To są remont kawałeczków najbardziej zniszczonych, koniec, kropka. I drugie, tutaj popieram pana radnego Garasa, czyli ileś obciążenia tych ruchów, to są drogi tranzytowe, no to nie mają, no nie ma żadnego porównania z ulicą Armii Kraków przy całym szacunku, jeśli chodzi o obciążenie ruchu. Tak, no, ale przy takiej dyskusji, no to panie radna, regulamin dotyczy każdej dyskusji. Tyle, dziękuję. Jest taki regulamin, jest niepisany po prostu, nie, to jest regulamin, który pan narzucił. Droga pani, po raz kolejny informuję panią, że przewodniczący nie narzuca żadnego regulaminu, ani go nie wytwarza. Przewodniczący do tego, żeby pilnować regulaminu obowiązującego we wszystkich radach i dzielnic w całym Krakowie.
I regulaminu ja nigdy żadnego nikomu nie narzuciłem, proszę bzdur nie opowiadać. Jeśli pani nie zdążyła się zaznajomić przez 6 lat bycia radną z regulaminem, to odsyłam do biura naszej rady. Może państwo tam punkt po punkcie odczytać. Tyle. Wobec końca dyskusji przechodzimy do głosowania. Zgodnie z procedurą najpierw będziemy głosować nad poprawką zgłoszoną przez panią radną Cichoń, którą już państwu odczytałem, w związku z czym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest wstrzymał, proszę, kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Czy wstrzymujący? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Przechodzimy.